smakosze. Dzisiaj zrobię kurczaka z pomidorami. Jest to bardzo łatwe w przygotowaniu danie, a zapewniam, że bardzo smakowite. Przygotowałam jednego kurczaka. Kurczaka będę przyprawiać solą, pieprzem, słodką papryką i obsmażać na oleju. A potem zrobię sos. Do sosu będę potrzebować bulion drobiowy, może być z kostki, pomidory. Ja mam pomidory, które latem zrobiłam w przecierze pomidorowym. Do sosu będzie potrzebna także cebula i czosnek. I sos będę przyprawiać także tymi przyprawami sól, pieprz i papryka i ziołami prowansalskimi. Wszystkie proporcje składników oraz sposób wykonania tego dania podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. Umytego i osuszonego ręcznikiem papierowym kurczaka teraz muszę podzielić na porcje. Ten nadmiar skóry z tłuszczem odcinam. Przygotowane porcje mięsa teraz posolę. Posypię świeżo mielonym pieprzem. I posypię papryką. Oczywiście z obu stron. I tak przygotowane porcje mięsa przekładam teraz na chwilę na talerz. Teraz pokroję cebulę na dosyć grubą kostkę. Czosnek zmiażdżę i drobno posiekam. Pomidory wyjmuję z przecieru. Oczywiście można użyć świeżych pomidorów,
ale to tylko latem, bo wtedy są najsmaczniejsze, albo pomidorów z puszki. O tej porze roku wolę użyć pomidorów z przecieru, bo są smaczniejsze od świeżych. Te pomidory zrobiłam latem sama. Jak takie pomidory zrobić? Filmik znajdziecie na moim kanale. I teraz te pomidory kroję na mniejsze kawałki. Na patelnię wlewam 2-3, no może 4 łyżki oleju i czekam, aż się zagrzeje. Na rozgrzany tłuszcz wrzucam mięso z skórą do dołu. I będę je obsmażać ze wszystkich stron na rumiano. Obsmażone mięso przekładam teraz do żaroodpornego naczynia. A na patelnię wrzucam teraz cebulę. Czekam, aż cebulka się troszkę zrumieni. Do zeszklonej cebulki dorzucam teraz czosnek i pokrojone pomidory. Już wszystko nabrało wysokiej temperatury, więc wlewam teraz przecier pomidorowy. Bulion drobiowy. Sos doprawiam 2 łyżeczkami ziół prowansalskich. I czekam, aż się sos zagotuje. Sos już się gotuje. Posmakuję teraz, czy trzeba go doprawić. Troszkę go posolę. Dodam także pieprz. I trochę papryki. Wyłączyłam już grzanie i tak przygotowanym sosem teraz zaleję kurczaka. Zaraz wstawię go do piekarnika, nagrzanego do temperatury 200 stopni na około 40 minut. Właśnie wyjęłam kurczaka z piekarnika. Cudownie pachnie, na pewno będzie bardzo smaczny. Tak upieczonego kurczaka przed podaniem posypię natką pietruszki, a podam go z ryżem na obiad. Lub jak coś zostanie, to z bagietką na kolację. Uwielbiam tak przygotowanego kurczaka. Bo jest pyszny. Mięso jest miękkie i soczyste. Przeszło smakiem pomidorów i ziół. A ten sos po prostu pycha. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego